Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona i witam Was z Flynnem w kolejnym odcinku z Track Money. Tym razem Super Sonic Style, jak to określiłam. Także Flynn może się przywitać. Bardziej to będzie Sonic Mania, a nie Track Mania, bo tutaj, no, jak widać, samochodziki tematyczne. No. I siema, tak w ogóle. O. Także dzisiaj widzicie, jest trochę też mocno urodzinowe, w sensie mój profil na dole tej kamerki, znaczy ogólnie takiej kamerki, jest mocno urodzinowy, gdyż 2 września obchodzę urodziny, już powyżej 20. Także dzisiaj też jest stream urodzinowy, więc też będzie zmienione. Także malutkie zmiany weszły. No to coś czuję, że będzie ciekawie. O, na pewno. Jak to się... Ale to masz na ten swój wyjątkowy zresztą dzień coś zaplanowane, czy to tak traktujesz to bardziej jako normalny dzień? Czy możliwe, że coś tam jeszcze do streama pomyślę, ale chyba dzisiaj jeszcze będziemy nagrywali Minecrafta, bo mam akurat ochotę na purposzowego serwera. Tak jak tutaj jest Pumposz. Ale nie, mi chodzi, że nie dzień nagrywek. No ze streamem to jeszcze zobaczymy. Ale myślę, że chyba taki spontaniczny, ale jakiś taki, żeby umilić trochę czasu i... Chyba też skipnę. Oj, nawet jak pod myszkę kliknę, to mi się klakson, którego nie słychać, ten włącza. To co masz przekombinowane, że masz pod myszką w ogóle klakson, bo to jest ta zagadka normalnie, wiesz. A to nie wiem, bo wystarczy, że kliknę skip lub vote i mi się uruchamia. No może automatycznie się coś ustawiło. Jak ustawiałam przy enterze. O, doleć. Dobrze. Chyba dojadę. No tam widziałem już, to tylko do mety i... No, na 8, ale i tak mnie trochę to nie pociesza. Także... ostatnio widziałam teraz tą swoją recenzję troszeczkę. Sorry, że to powiem, nie podobają mi się 2 łapki w dół, ale to tam pewnie opinia tych, którzy bardzo lubią Sonika jeszcze, albo tych, którzy po prostu nie lubią jakichś recenzji czy coś, ale to tam mi... Naprawdę masz 2 łapki w dół? Tak. Ale najwięcej o 1 łapkę mam w górę, więc... Więc 3 łapeczki w górę, więc to nie jest źle. No ważne, żeby było więcej łapek w górę niż w dół. Ale to wiesz co, to też myślę, że to jest taka złośliwość. No ja też tak myślę. Wiesz, myślą, że tymi łapkami w dół coś dadzą, a tak naprawdę nie wnoszą nic, nie? Mhm. Inna sprawa, że łapek w dół od jakiegoś czasu nie widać na YouTubie. No, wiem. Dopiero dzisiaj zauważyłam w tym... W kreatorze, czy nie w kreatorze, tylko w studiu. No, ale to tam ja mam na to wywalone. Ważne, żeby były łapeczki w górę, ważne, żeby były komentarze i... I tyle. Tak, i ważne, żeby na wszystkim innym poza Trackmanią były lepsze wyświetlenia. No.
spaliłam, ale dobrze. Przynajmniej jest co jeździć. No, dolna też może być meta. Chyba za mapę lekko wyskoczyłam. O, do góry, do góry, do góry. Ale chyba mi się nie uda. Nie. Kurde. Już myślałam, że w górę mi się uda. W ogóle jest mega gorąco, a ja wypiłem właśnie całego tymbarka, jabłko, arbuz i kurde... Nic nie pomogło. A daj spokój, jeszcze gorzej się pić chce po tym niż... Wiem coś o tym. Niż po normalnej wodzie. Także lecimy. O. No ja mam także teraz kawę mam, nie? Ale to nie mrożoną, tylko tą gorącą normalnie. A no, to masz dobrze. Ja też mam pod ręką, ale mrożoną. Chociaż wody też tutaj mam dużo u siebie, więc... A no, to wiadomo, to musi być. A podobno cały wrzesień ma być taki. No... Niestety. Ja zobaczę, jak w pracy bym wytrzymała, bo... O, coś tam słyszałem, ale no musisz mi opowiedzieć szczegóły, bo... No nie będę ukrywał, że mnie to ciekawi cholernie. Znaczy teraz jeszcze na razie nie tego, dopiero co tam załatwiam, ale chyba od następnego miesiąca pracować będę. I zobaczymy, jak tam z nagrywkami, chyba że jakoś uelastycznie grafik, żeby wcześniej przed nagrywkami u Purposza być w domu. No wiesz, no fajnie by było, nie? Mhm. O. I doleciałam do góry. Bo wiesz, ja nie chcę nic mówić, ale no coraz bardziej pojawia się dużo nowych osób na nagrywkach i często się tak, no nie swoje czuję, nie? No. A już tym bardziej jak mówiłem, że przytłacza mnie liczba osób w Minecrafcie, no to... Ja rozumiem. Ale ładny teraz czas poprawiłam. No widzę właśnie. Chyba tym samochodem będę częściej jechać. Bo mi chyba jakieś nadludzkie zdolności daje. No przecież w końcu jesteś jeżem, no to... No. I to takim super znaczy, szybkim, jak błyskawica. Na YouTubie jestem czarodziejką, ale na streamach, czy właśnie w Trackmanie, to jestem jeżem. No. Tamta to chyba była druga, jak dobrze kojarzę, to teraz jest trzecia. No chyba tak. Nie wiem, ja liczę. A fajnie, że ten mod na Sonika rzuca cień bohatera, a nie cień samochodu.
No. Ej, faktycznie. Ja dopiero teraz to zauważyłem. To jest ten Super Sonic z Sonic Adventure. Pozdrawiam tych, którzy lubią grać w tą grę. I to jest ta z 2003, odświeżona wersja. To dopiero potem zobaczyłam skrót. Zresztą po montażu będzie widać, o jaką grę chodzi. Bo wstawię akurat do odcinka, żeby wiedzieli skąd się ten Sonic wziął. A, bo... Nie, dobra, bo ja nie grałem nigdy w Sonica jako tako, zwłaszcza w przeszłości. Jedynie tylko to... tą platformówkę, to Sonic and the Fallen Star, czy jakoś tak to było? A, to jest ta fanowska gra. Ja mam ją na... No, to jedynie to. Chyba muszę sobie na streamie ją ograć. To jest dobry pomysł. Bo ja chyba tam mam jeszcze niewykonaną misję z Eggmanem. Jedną. Która mnie strasznie wkurzyła od ostatniego czasu i musiałam przerwę sobie zrobić. Bo ten robot, który tam jest, nie mogę go pokonać. Ja pamiętam, że też miałem problem z jakąś tam misją. Aż musiałem sobie do... gameplayu na YouTubie zobaczyć i jak to się robi. No ja wiem. Ja akurat gameplayów nie patrzyłam, nie? Ale... A ktoś mi raz polecił na poście, pod postem, że chciałam ograć Sonic and Sega Stars Racing, ale się bałam trochę. Tam Sonic Adventure 2, a się bałam o prawa autorskie, więc... Więc zagrałam. Ale to ten... Ale wiesz, że grę, muzykę w grze możesz wyciszyć, co nie? Nie w tej. A, nie w tej. Bo jakbym wyciszyła, to cały dźwięk nie słychać byłoby dialogów. O kurde. No. To do dupy, że tworzą grę, a nie można wyciszyć sobie muzyki. No, ale to była taka technika z 2001 roku, więc... I ta gra już ma ponad 20 lat i wtedy jeszcze nie wiedziano, czy wyciszyć dźwięk, czy nie, i muzyki. No, tyle, że no dużo starsze gry też miały taką możliwość. Ale nie ta dwójka z Sonikiem. Bo sama sprawdzałam w ustawieniach. No to cóż, no to mówi się trudno, no. A bardzo fajna gierka, bo nawet nie jest droga. Ponad 3 dychy, więc... Bardzo tanie. 3 dychy na Steamie, tak? Może kiedyś się zainteresuje. A polecam też się zainteresować poprzednią częścią, czyli Adventure, tylko że Director's Cut, bo to jest pierwsza część Sonic Adventure i potem dwójkę. Bo to lepiej wpierw zacząć od pierwszej części, żeby potem wiedzieć, na czym stoi się na drugiej. No bo to ma normalnie fabułę. Okej. Jest jeszcze jedna taka gierka z Soniciem, którą nie grałem, ale kurde, spodobała mi się, jak widziałem na filmiku u Huntera. No, Sonic and Sega All-Stars? Coś takiego?
Nie wiem, to jest to, co Hunter robił na 100%, co zrobił filmik z tego. Oj, to muszę spojrzeć, jaka to jest gra. O! Mój Super Sonic się ubrudził. Wszystko. Czekaj, ja sam zaraz zobaczę. Dobra, ja się pościgam dla wyświetleń. Trochę się mój Soniczek pobrudził, ale to nic. Przejdziemy to. Tu ten zakręt mi się nie podoba. O! O! Ja nie w tą fazę. Także tutaj Flynn sprawdza tego, a my sobie ogrywamy troszeczkę. Super Sonikiem, który już jest brudny od ziemi. Nie lubię Dirta w tej grze. Bardziej lubię Dirta w tym Minecrafcie. Kurde, bo to jakoś na początku roku było. No nie mów, że przed mapą jest faza bezsilnikowa. No wszędzie jest ta faza. O kurde. O, znalazłem. Sonic Frontiers to było. A, to jest z 2022, to już chyba 2 lata temu wydali, ale cenowo mi trochę nie odpowiada. A ile? Ponad 200 zł. Uuu. To też mam sobie. Chyba 279 na Steamie. To ja czekam, aż mi sponsorzy kupią. No ja chyba poczekam na zniżki, ale to takie srogie zniżki. Nawet do no chyba, że się dorobię kurde na tyle, że będzie mnie stać na 2 egzemplarze. No ja chyba spróbuję może, jeżeli z donatami, jeżeli dobrze by poszło w następnych latach. To się kupi. No, bo fajnie by było ograć. A że jeszcze są polskie napisy, to jeszcze lepiej, więc... No. Grać po angielsku i napisy po polsku ustawić. Znaczy to akurat mam w dupie, nie? Mhm. Ale znaczy, no... Wiesz, dla kogoś, sam fakt. Kto angielskiego nie zna, no to najlepsza jest opcja na napisy polskie. Bo to wtedy tłumaczone jest... co dana postać mówi. A no to bez dwóch zdań. A widziałam gameplay różnych osób i bardzo fajna gierka. Aj. No ja to jak widziałem ten filmik u Huntera, to pomimo, że Sonic nie należał nigdy do takich moich zainteresowań, nigdy nie był jakimś takim moim ulubionym uniwersum, to jednak oglądało mi się z zaciekawieniem. No szczególnie jeżeli tutaj spoiler alert, jeżeli ktoś nie oglądał, to te wszystkie misje, które tam były i szczególnie zdobywanie szmaragdów, przemiana i te bossy, gigabossy. To już jest chyba 5, jak dobrze pamiętam, bo obliczałam sobie. Ja nawet nie wiem. Ja przyznam się, że nie liczyłem. Jak to... Aha, tu się jedzie, dobra. A, bo to jeszcze... No to muszę dobrze... Co to za plansza jest, bo... Jakby nie kojarzę jej za bardzo. Tu się jedzie.
tu. Dobra. Już będę wiedzieć. Tu się chyba nawraca. A nie, nie nawraca. Dobra. Nie było. Ja jadę za checkpointami. No to właśnie najlepiej za checkpointami, bo czasami ta mapa tu może nieźle omamić. Dlatego też jadę w miejsce i osób, i checkpointów. I chyba z lepszym czasem. A nawet trochę pogorszyłam, ale to nic. O, to chyba do miniaturki wkleję Super Sonika, żeby wiedzieli, o co chodzi. Dlaczego Super Sonic w akcji? O, i mamy tytuł odcinka. No. Chyba znowu poprawiłam local rekordy. Aha, to mnie wybiło. O kurde. Ale najlepsze mi się podobało, jak wpasowałam w odcinek Purposza z tym, ale będzie jazda. Pod tą reakcją. A widziałem. To co wtedy budowaliśmy po raz pierwszy tą naszą, naszą wyspę, nie? No. No to ten fragment wstawiłam, oczywiście przeprosiłam Purposza, że wstawiłam. Takim uśmieszkiem, ale chyba widzę, że się przyjęło. O kurde, ten zakręt mi się czasami nie udaje. A dobra. Aj. Nie chcę żadnego extenda. Ale odskoczyłam. Zaraz sprawdzimy, ile mamy nagrania. Tylko muszę tutaj. Pewnie dużo. Mhm. Ale wolę posprawdzać. O! 24 minuty, to możemy jeszcze jedną mapę dodatkową pojechać. Skoro chcesz. I to będzie ostatnia mapa. Ale ładnie ta woda wygląda. No fajnie te żółwie wyglądają przede wszystkim. Mhm. Kurde, wyciszyli mi klakson. Ej, co to było? Co? Słyszałem jakieś oklaski. Tak? Albo mi się zdawało. No u mnie jest super
Supersonic Style, chyba że od mojego klaksona chyba słyszałeś oklaski. Czyli coś musiało zmieszać, że u ciebie jest słychać oklaski, a u mnie jest Supersonic Style. Bo kiedyś i pięknie. To miałam... Co? Bo kiedyś to miałam oklaski, więc pewnie dlatego. No mówię ci, że coś słyszałem, nie? Brzmiało to jak oklaski, ale no... Być może mogłem się przesłyszeć, być może to było coś podobnego, ale coś słyszałem. Tak nie poprawiłam czasu. Za to ja poprawiłem na 44 lokal. A nie, a ja nawet nie mogę poprawić swojego. Mogę dać łapkę w górę, bo bardzo fajna mapa, graficznie i stylowo. To po prostu trochę no. Te skoki jak nie tego. No. I mi się włączył klakson. Ja kliknęłam tylko łapkę w górę. Czekaj no chwilę. Ja muszę coś sprawdzić. Myślę, trąbnij klaksonem. No to kliknąłem pod. Czekaj. Jeszcze raz. Ło kurde. Podgłośniłem sobie teraz grę na maksa i słyszałem tak jakby... Co? Był taki dźwięk tak jakby tego, nie wiem, jakiegoś... Jakby coś ciężkiego, jakby nie wiem jak to określić. I to jest właśnie chyba ten klakson. A co, Sonic? Coś w tym rodzaju? Czy jakiś... jakiś po prostu ten... błąd? No to bardziej jakby... jakaś postać miała się zmieniać i potem aha, popierdzielać tak bardzo jest, szybko. Tak, to jest Sonic akurat. Czyli słyszysz jednak ten klakson. Tak, w końcu się dosłuchałem do tego. No dobra, czyli jednak się udało z klaksonem. Ja chyba mogę już wam podziękować za odcineczek, bo już pół godziny praktycznie minęło. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam na o, kolejny... tutaj mam lokal rekord 6-9. O, a faktycznie. I bardzo
chcemy podziękować. Dzisiaj będzie live'ik urodzinowy, więc zapraszam bardzo serdecznie, a my na tym miejscu i na tej mapie kończymy odcineczek. Także do zobaczenia na Twitchu i na następnym odcinku. No, można się pożegnać. No, na razie. Dobra, ja sobie tylko tu zatrzymam. Dobra, to się wy...